Zdrowia. Przez ostatnie 30 lat Ameryka po prostu galopuje w kierunku socjalizmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej subskrybuję. No ostatnie 30 lat, od 1990 lat w zasadzie w Ameryka straciła swoją religię, straciła swoją wiarę. No i teraz pytanie jest dlaczego? Dlaczego tak się stało? No, żaden bogaty kraj nie był taki religijny jak Ameryka i to był fakt w zasadzie. Zbudowany był na bazie religii. Ludzie, którzy pielgrzymi tak zwani, czyli ci, którzy nie bardzo się zgadzali z kościołem czy z religią anglikańską, która była stworzona tylko dlatego, że król nie dostawał rozwodów na każdą swoją kolejną żonę, to je mordował, to papież nie pozwolił mu dawać rozwodu, to stworzył kościół anglikański, sam się zrobił papieżem, porozcinał głowy paru biskupom, reszta się zgodziła, żeby była biskupami dla systemu anglikańskiego. No i tak jest, także... Tak się do Ameryki oni uciekli, no ale byli bardzo taki dosłowni, można powiedzieć religijni, bardziej religijni już trudno być. No później przyjeżdżali, oczywiście, że przyjeżdżali później Anglicy z kościoła anglikańskiego, katolicy się pojawili, w zasadzie chrześcijaństwo, tak? Trochę Żydów było, ale nie za dużo, muzułmanów nie za bardzo było. No ale Ameryka była krajem religijnym, na banknotach jest wierzymy w Boga, przysięga się w sądach na Biblię. Także to jest bardzo taki religijny. Konstytucja wspomina Boga Stwórcę. W zasadzie wspomina Stwórcę kilkanaście razy. Także to wszystko było, te prawa boskie i tego rodzaju rzeczy, to w fundamentach już to jest. Ale od 30 lat jest po prostu galopująca ucieczka od religii. Tak można się zastanowić, co to się stało. Przez ostatnie, powiedzmy, 100 lat, do lat 70., do lat 80., w sumie, no to 1 na 10 osób w Ameryce się deklarowali, że w zasadzie nie mają żadnego powiązania z religią, no a 9 właśnie na 10 deklarowało się, no i z reguły, że jest chrześcijanami. Tak się trzymało to wszystko do lat 60., no wtedy, kiedy była ta rewolucja seksualna, hippisi, wszyscy ci socjaliści, którzy już byli w tym czasie przyszykowywani do rewolucji komunistycznej. Później w latach 70., no to była ta niepewność taka, nerwowość i tak dalej, no bo to był i Wietnam, ta wojna w Wietnamie. No i w latach 80., no to była cała ta polityka, że bogactwo, czy nawet chciwość, no to jest dobra. Ale w latach 1990 znienacka historycznie już i statystycznie wszystko zaczęło się, ta tożsamość amerykańska i jako chrześcijan i połączenie z wiarą po prostu zaczęło pękać. Zaczęło to wszystko pękać, no i wszystko zaczęło wzrastać. Zaczęło wzrastać od 1990 lat. W około 2000 roku ilość Amerykanów, która powiedziała, że w ogóle nie ma żadnego połączenia z instytucjami czy grupami religijnymi, zaczęła wzrastać do tego stopnia, że się podwoiła. Podwoiła się. Później w 2010 już się w zasadzie potroiła. Także to wzrost można powiedzieć jest po prostu galopujący. I dlaczego jest aż tak galopujący? No bo jeżeli było, powiedzmy, 6-7%, to później zaczęło się 14%, to teraz ostatnio, powiedzmy, jest 23-24% zadeklarowanych jako nie mają połączenia. Także potrojenie się to są duże liczby. No i teraz można się zastanowić, co
takie niespodziewane i dramatyczne zwroty w historii, zwroty w tym, że ludzie się deklarują. Bo historia świata no to jest taka, że są po prostu akcje i reakcje, działanie i przeciwdziałanie, rewolucja i kontrarewolucja. Także to jest jeden wielki bałagan. A tutaj jest, wystrzeliło po prostu, wystrzeliło i to jest... Nie jest powolne i to nie jest powolne, to nie jest takie subtelne, to nie jest takie cykliczne, że to wróci. To po prostu ludzie odchodzą od religii. No i teraz jest pytanie, co się stało w tych latach 1990-tych? No są w zasadzie takie trzy rzeczy. Republikanie jako konserwatyści zorientowali się, że jednak podtrzymywanie te 200-250 lat Bóg, honor, ojczyzna, no to trzeba to przypomnieć, że te 250 lat tych trzech podstawowych rzeczy, naród, uczciwość, kościół i tego rodzaju rzeczy, no to jest ważne i to trzeba w zasadzie postawić to przeciwko lewactwu, przeciwko ateistom. Także Partia Republikańska, która tam, no jest jakieś rozłączenie kościoła i rządu w Ameryce, no to jakoś jednak wzięła pod skrzydła tych ludzi religijnych. Tak, także to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest koniec zimnej wojny. To jest koniec zimnej wojny, upadek ZSRR, powiedzmy rozbicie muru berlińskiego, ten sławetny, zasrany okrągły stół w Polsce, kiedy była cała ustawka komunistów. Także, że to się wszystko zmieniało. Cały świat się w zasadzie co najmniej... Europa Wschodnia pod siłą ruskich. No i jeszcze... 11 września, 18 lat temu, to była taka trzecia rzecz, która doprowadziła do galopującego ateizmu, powiedzmy, w Ameryce. No, zaczyna się od tych lat 1970-tych. Te religijnie, republikanie, w tym czasie to było to, że była ta rewolucja seksualna, wtedy była ta decyzja o skrobankach. Ważna rzecz była też, że w zasadzie w całym kraju, w całym tych wszystkich 50 stanach Stany zadeklarowały, że jest coś takiego jako rozwód za obopólną zgodą, czyli taki no-fault divorce, czyli ludzie szli i mówią, jesteś winny? Nie. Ty nie jesteś winny? Nie. Czy się zgadzacie? Tak. Rozchodzimy się. No i w zasadzie było nieuznanie winy. To nie było uznanie winy, po prostu uzgadniali, że nikt nie jest winien i po prostu rozchodzą się w drugą stronę. I to było takie narodowe. We wszystkich Stanach to doprowadzili. Ciekawe było też, że taka sytuacja była Bob Jones Uniwersytet, no to oni stracili prawa do, jako instytucja niedochodowa, tylko dlatego, że oni mieli zakaz małżeństw pomiędzy różnymi rasami. No i to w zasadzie powodowało też pewne nerwy. No i republikanie potrzebowali jakichś podstaw, jakiejś wspólnej wspólnoty, gdzie ludzie mogliby Bóg, honor i ojczyzna jakoś to wszystko kontynuować. No i zaczęli robić najróżniejsze koalicje rodzinne, spojrzenie na rodzinę, tego rodzaju rzeczy, moralna większość i takie grupy. I Platforma Republikańska, czy tam ta polityka republikańska w 1980-tych latach, no to była, to miało widzenie chrześcijańskie, powiedzmy identyczne widzenie na właśnie na skrobanki, na seksualność, no i powiedzmy modlitwę w szkołach. Tu się stało to, że to połączenie prawicy i kościoła, no to wszystkich tych, co byli tak po środku troszeczkę i bardziej na lewo i mieli jakiś tam jeszcze
wspomnienia takie religijne, no to w zasadzie już, już to obniżyło się. To zaczęli się odłączać i powiedzieli, że nie ma co łączyć religii z polityką. Także, że lewica i środkowi zaczęli, cokolwiek jeszcze w sobie mieli, to zaczęli uciekać. I w tych latach właśnie no, spowodowało to niechęć centrum szczególnie, bo lewica no, zawsze była, udawała. Druga sprawa to jest taka, że do lat 90. do upadku ZSRR, no to było troszeczkę wstydliwe czy obciachowe takie powiedzieć, że jest się komunistą, czy socjalistą, czy ateistą, no bo to nie było patriotyczne. No i oni czuli, znaczy no mieli te swoje przekonania, ale nie pokazywali tego. Później jak upadło ZSRR, no to już powiedzieli, że są ateistami. No nigdy nie mówili, że są socjalistami, ale powiedzieli, że są ateistami. No i wtedy nie było to, że po prostu popierali ZSRR czy Sowietów, tak? Także to była taka szybka furtka dla nich. No i po trzecie, no to w zasadzie amerykańską wiarę nie rozwalił kraj czy naród bezreligijny, bezbożny, tylko niby bardzo pobożny. Islamscy terroryści, całe serie tych bombardowań i w sumie przez Al-Kaidę i 11 września ten atak przez muzułmanów, no to można powiedzieć, że część lewactwa, część tych ludzi, socjalistów po prostu zaczęła atakować każdą religię, zaczęła na podstawie islamistów, Mahometan i tego morderczego podejścia do świata przez muzułman, zaczęła atakować religię również chrześcijańską, religię, która po prostu budowała, tworzyła społeczeństwo, tworzyła szkoły, tworzyła szpitale i tak dalej. Oni doszli do wniosku, że religia jest zła, ateizm jest dobry. No i zaczęli uciekać po prostu stadami. Później dużo książek napisali. Taka amerykańska teokracja napisana była. Sam Harris, on też właśnie podbudowywał taką ideę, że powiedzmy republikanie, konserwatyści, ludzie religijni doprowadzą do rozpadu Ameryki. I tak jak powiedzmy w 1988 roku wśród demokratów, liberałów było powiedzmy 12%, w 90 roku było 10% takich, którzy się deklarowali ateistami, no to na dzień dzisiejszy jest 38-40%, także wśród demokratów oni 40% to są ateiści, liberałowie też 40%. Wśród republikanów, no to było, powiedzmy, się deklarowało 5-6% w 1990-tych latach, a teraz, powiedzmy, się deklaruje 11%. Także to jest, powiedzmy, podwójny wzrost, no ale z 5 na 11, a z, powiedzmy, z 10 na 40, no to są nieprawdopodobne skoki. I cała ta najgorzej to widać, czy tam najbardziej to widać wśród białych. Wśród białych, powiedzmy, którzy pouciekali z miast, bo miasta zostały opanowane przez mniejszości, szczególnie przez Murzynów, jak Detroit czy Chicago. No i wśród tych przedmieść, większość tego lewactwa, no to w zasadzie zaczęła się deklarować jako no, ateiści. W Ameryce są Kościół jako taki, jako instytucja też jest podważana przez socjalistów, już tak samo jak banki czy kongres. No kongres to są politycy, to są wybrańcy, reprezentanci. No i policja jest nieustannie atakowana. No kościół szczególnie właśnie katolicki zaczęli wyciągać, wszędzie są najróżniejsze w szkołach, wśród nauczycieli, wśród
wśród filmowców, no teraz wśród filmowców to wszystko wychodzi, no ale w latach powiedzmy 90. no to była nagonka na kościół, była nagonka na kościół, także w zasadzie w Ameryce 13% Amerykanów na dzień dzisiejszy to się identyfikuje jako byli katolicy, czyli ludzie, którzy już no, nie są katolikami. I tak samo jest łatwiej dla tych ludzi do mogą się spotykać, mogą wychowywać swoje dzieci w tych małżeństwach mieszanych. I jest taka sprawa, że często no potrzebują, ludzie potrzebują jakiejś wiary, no ale to sobie wybierają, co chcą, tak? To jest takie, przychodzi się i à la carte się wybiera z menu, to jest dobre, to jest tamto niedobre, nie muszę chodzić do kościoła, mogę się przytulić do drzewa, może pójdę na jogę i tak dalej, i tak dalej. Ale największe rozpierniczenie tego wiary i religii, no to jest w zasadzie rodzina amerykańska. Przez te rozwody po tym decyzjach bez winy, rozwody podleciały strasznie od lat 70. do 90. Tak jak wspominałem, bo było zaadoptowane. No później to już się rozwody ustabilizowały, no ale małżeństwa po prostu spadły strasznie. No i dlaczego? No w zasadzie wśród młodych ludzi pracujących to się przestali pobierać, no a szczególnie ludzie w koledżu, no to też zaczęli to przesuwać. Kiedyś to było tak, że po prostu trzeba się pobrać, mieć, iść do kościoła, mieć dzieci, wysłać ich na religię i tak dalej. I to były stabilne rodziny. To tworzą stabilne sąsiedztwa, parafie i tak dalej. A rodzina, która jest niestabilna, no to w zasadzie destabilizuje kościół i parafię. Wszyscy ludzie, którzy są po rozwodzie, pojedynczy rodzice, dzieci z tych rozwodników i tak dalej, pojedynczy rodzice z tych dzieci, no to w zasadzie to oni się wyłączają z tego kościoła. No i jeszcze co rozwala, to takie przesunięte można powiedzieć dorosłość, no bo oni młodzi kończą szkoły, mieszkają często z rodzicami albo nie, przesuwają te małżeństwo dalej do 30, 40, dzieci nie rodzą, później mają karierę, mają swoje randki i tak dalej, bawią się, mają tą swoją rutynę, że praca, lunche, na siłownię chodzą, pooglądają mecz, no i to wszystko powoli zostawia mało czasu na to, żeby iść w niedzielę na mszę. No i oni w zasadzie, kiedy mają 30 lat, no to mówią, że wiedzą co chcą i kościół czy ksiądz nie potrzebuje im mówić. No i czy to będzie się przyspieszało? No na pewno jest coraz gorzej. Wszyscy ci ludzie, którzy odeszli, to na dzień dzisiejszy znaleźli swoją właśnie religię w ochronie środowiska. Jeżeli się popatrzy na tych wszystkich maniaków, no to jest po prostu, to są jakieś takie msze, to ich te zgrupowania, te przekonania, ta zaciętość w tym wszystkim, no to jest po prostu niespotykane, na skalę niespotykaną to, co oni robią. I ochrona środowiska to jest ich dzisiejszą religią. Socjaliści, nie wiadomo, co oni marzyli, że zrobią, no ale zrobili bardzo złą robotę dla świata. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Polecaj, wysyłaj i do następnego.